uroczystego wręczenia naszej nagrody Lauru Umiejętności Kompetencji, ale również i 30-lecia z taką małą dwójką powstania Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, kiedy to w roku 90 pan prezes Tadeusz Donocik podjął taką decyzję, zebrał zespół i stworzył na dzisiaj jedną z największych, najważniejszych izb gospodarczych. Wróćcie sobie kwiaty, które od was zostały, przekażę na następne proszki. To jest zawsze praca zespołowa. Oczywiście potrzebni są liderzy, potrzebni są ludzie, którzy mają pomysły, ale to nie zmienia faktu, że gdyby nie zespół, gdyby nie pracownicy nawet izby, którzy przecież nie są działaczami z racji prowadzenia działalności gospodarczej, to tej izby też by nie było. My mamy w tej chwili potrzebę nie tylko rozwiązywania problemów, przed którymi stoją przedsiębiorcy. Wojna, pandemia, energetyczne problemy naszych przedsiębiorców, czy nawet pędząca inflacja. O tym będziemy dyskutowali jutro. A dzisiaj będziemy nagradzali autorytety, które mam nadzieję będą wzorem do tego, żeby takie problemy rozwiązywać. My dzisiaj na scenie mamy niesamowite postaci. Postaci, które wprowadzały Polskę do NATO, postaci, które budują naszą polską gospodarkę w sposób wyjątkowy, skuteczny. Dla nas, dla województwa śląskiego, dla tej ziemi tutaj, dla Polski, właśnie największą szansą to są nasi polscy przedsiębiorcy. I to widać, że te 25, nawet 30 lat pracy i po tym oczywiście okresie komunizmu, to widać, że dzisiaj nasi przedsiębiorcy zdobywają nie tylko już rynki polskie czy europejskie, ale światowe. Takie cztery najważniejsze potrzeby dla przedsiębiorców. Żeby byli dumni z tego, że są przedsiębiorcami i że są w tej organizacji, żeby mieli dużo przyjemności, żeby mieli dużo zysku, ale niekoniecznie finansowego, ale tego finansowego im też życzę. I czwarte życzenie moje, takie najważniejsze, choć mówię na końcu, żeby mieli dużo spokoju, ponieważ ten, kto w życiu zaznał niepokoju, wie, co w życiu znaczy spokój. I tego im życzę.